Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja pomoc i wsparcie i jej przewodnictwo po świecie seksualności, cielesności, umiejętnego korzystania z potencjału cielesnego i przechodzenia poprzez poszczególne emocje, jakie wiążą się z relacją, z twoim ciałem, z relacją z twoim partnerem lub partnerką. Dzisiaj moim tematem, jaki podejmę, jest seks w czasie poszczególnych faz cyklu kobiet, które akurat są w fazie reprodukcyjnej swoich żyć i tym samym miesiączkują. Tak jak ja. I chciałabym, aby ten odcinek wniósł coś bardzo wartościowego do tych z Was, którzy to oglądają. Mam taką wielką nadzieję. Niemniej, zanim przejdę do rzeczy, jeżeli jesteś kobietą, która czuje, że bardzo chciałaby korzystać ze swojego potencjału kobiecego, cielesnego, seksualnego, to zabukuj spotkanie ze mną i zobacz, jak ufnie i bezpiecznie Ci przyjmie. I jeżeli poczujesz, że jesteś gotowa, aby wejść w głębszy proces przy mnie, czy to grupowy online, czy na warsztatach stacjonarnych, jakie od czasu do czasu prowadzę, bądź może na procesie indywidualnym, masz moje 100% na każdym możliwym etapie. A jeżeli nie, no to wbijajcie chociażby na newsletter, który jest po to, abym dzieliła się tam rzeczami, których póki co unikam w moich mediach społecznościowych, głównie ze względu na obawę przed algorytmem, który może uznać moje treści za nawołujące do pornografii. Niestety, ale muszę się z tym liczyć jako twórczyni takich, a nie innych treści. A teraz do odcinka. O tym, jak korzystać z faz cyklu, już napomknęłam w jednym z moich wideo. Załączam je do obejrzenia w rogu tego filmu. I tam możecie posłuchać, jakie korzyści można wyciągnąć z poszczególnych faz cyklu. Dziś skupimy się głównie na seksie. I teraz tak. Gdy zaczęłam się bardzo interesować moim ciałem, gdy zaczęłam też uleczać moją relację z nim, to zauważyłam, że mój cykl miesięczny również zaczął na to reagować. Po pierwsze, czułam się znacznie przyjemniej w każdej poszczególnej fazie. Okres przestał boleć. Poza tym, że pojawił się jakikolwiek dyskomfort nieduży, to poczułam się wtedy taka, wiecie, taka oczyszczona i taka bardzo spójna ze swoją kobiecością. Ta faza po okresie folikularna, ona stała się taka pełna energii. Ja wtedy zaczynam właśnie mieć jakieś najfajniejsze pomysły, wtedy rzucam jakieś fajne intencje, które wiem, że będę realizować przez kolejny miesiąc. Kiedy przychodzi owulacja, to wiem, że to jest najlepszy możliwy czas na to, żebym organizowała jakieś przemowy albo nabrała sobie trochę więcej pracy, bo jestem wtedy po prostu niezniszczalna. Wtedy też na przykład mam najlepsze wyniki, jeśli chodzi o moje treningi, no bo wiem, że moje ciało i moje hormony wspierają mnie tak niesamowicie, że po prostu Miss Invincible. A gdy dochodzi do fazy lutealnej, no to wiem, że to jest ten taki czas mrówczej pracy. Nic mi nie umknie. Najlepszy moment na robienie zestawień, najlepszy moment na przyjrzenie się temu, jakie szczegóły trzeba dodać do tego, co sobie założyłam w pierwszej fazie cyklu. A gdy przychodzi miesiączka, to przychodzi ten czas na takie właśnie oczyszczenie, na takie spójne zadanie sobie pytań, co mi służy, co mi nie służy. Moja intuicja wystrzela w kosmos. Jest niezwykle czuła. I jeżeli jesteś na ścieżce rozwoju i ona również kieruje się już w stronę twojego ciała, to pewnie też zauważasz, że ono reaguje. Ono może reagować w różny sposób. Może reagować tym, że robi się przyjemniej i płynniej, a może reagować tym, że zaczyna uwalniać trochę dyskomfortu i bólu, który nosiłaś w swoim ciele. Niemniej, jeśli chodzi o poszczególne fazy cyklu, to dodam jeszcze taką ciekawostkę. Wiele kobiet, z którymi pracuję i ja sama również przechodziłam przez ten etap, ja zaczęłam się zastanawiać w zasadzie, dlaczego uznaje się miesiączkę jako początek cyklu. Bo dla mnie jakimś trafem to zawsze było jakby zwieńczenie. I tak też o tym dzisiaj myślę. Ale kiedy zaczęłam jakby drążyć temat, to z pomocą przyszły mi takie twórczynie jak Anissa Viti, jak dr Aviva Rom, jak Mama Gina i wszędzie tam słyszałam bardzo interesującą teorię, która w sumie ma bardzo dużo sensu. Otóż, jeżeli brać pod uwagę, że dotąd historia pisana była męską ręką, a lekarze byli mężczyznami i jeżeli leczyli kobiety w kwestiach związanych z ich płodnością, no to jedynym wskaźnikiem, żeby wyznaczyć, gdzie one w zasadzie są w tym cyklu, no to trzeba było po prostu iść po tym, co jest wizualne, co jest widoczne. I tak miesiączka stała się tym pierwszym wyznaczonym, ustalonym dniem do dzisiaj. Ale im bardziej spójna jestem ze swoim ciałem, im dłużej żyję, tym bardziej wydaje mi się to bullshit.
Nie, miesiączka tak dla mnie jest zwieńczeniem. Jest taką zimą pór roku, które przechodzę w swoim ciele co miesiąc. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym, żeby zwrócić uwagę, to każda faza cyklu może być albo tak zwana mokra, albo sucha. I jeżeli mamy okres, to wcale nie znaczy, że to jest faza mokra. Jasne, ponieważ z wydzieliną z pochwy i tą krwią i z kawałkami endometrium, które się z nas wydobywają, rzeczywiście idzie dużo wilgoci, to nie znaczy to, że seks wtedy ma jakby lepszy poślizg. Wręcz przeciwnie. Ta wydzielina, nasza miesiączka, ona nie jest substancją nawilżającą i miesiączka de facto jest fazą suchą. Jeżeli więc masz ochotę uprawiać seks w czasie okresu, to zadbaj o lubrykant czasami. Może się okazać konieczny. Ja ogólnie jestem przeciwniczką lubrykantów. Uważam, że jeżeli dostatecznie dobrze pieści się swoje ciało, pozwala się pieścić sobie samej i zaprasza do tych pieszczot w tak głęboki, piękny, introspektywny, sensualny sposób, że to ciało samo się powolutku otwiera i rozpuszcza, to ono w pewnym momencie zaczyna zapraszać poprzez to, że reaguje właśnie wilgocią. Tylko trzeba dać sobie czas. Po prostu trzeba dać sobie czas. No i nauczyć się wpływów tego ciała. Ale jeżeli jesteś w takiej fazie w swoim życiu, że wchodzisz w perimenopauzę lub przeszłaś przez jakiś stres, to możliwe, że Twoje ciało reaguje takim lekkim zasuszeniem dosłownie. I wówczas lubrykant może być pomocny. Ale nie rób z lubrykantu czegoś takiego, co miałoby zastąpić grę wstępną. Nie. Jeżeli on ma zastąpić grę wstępną, to wywal je od razu. Okay? Nie rób sobie tej krzywdy i nie obracaj swojego ciała przeciwko sobie poprzez to, że po prostu je zbierzesz i ono będzie gotowe do roboty. Tak nie robimy. Zrobisz sobie krzywdę, Twoje ciało powie Ci później, nie wykorzystuj mnie przeciwko sobie, ja potrzebuję swojego czasu, a jak to tak będziesz mi robić, no to ja tak nie chcę. Obserwowałam to u wielu moich klientek, które później skarżyły się na przykład na dyskomfort podczas stosunku, na ból, na to, że miesiączki były znacznie bardziej niekomfortowe niż mogłyby być, a warto właśnie słuchać swojego ciała. Także podczas miesiączki jedyna wskazówka, na jaką chciałabym, abyś zwróciła uwagę, no to właśnie, żeby to nie było wymuszone. Jeżeli masz ochotę uprawiać seks w czasie miesiączki, świetnie, rób to. Wówczas możesz też zauważyć, i ja w moim ciele też to widzę, możesz być jedną z takich kobiet, które wtedy po prostu orgazmy przeżywają. Szybko, szybko, one takie są nagromadzone, one są takie głębokie i takie wybuchowe jakby. Co jest super sprawą. Ja moje osobiste rekordy w liczbach orgazmów osiągałam właśnie w czasie okresu. I to jest bardzo ciekawe. Są kobiety z kolei, które wolą raczej w tym czasie się trochę tak, wiecie, ukokoszyć i tak dać sobie spokój i przestrzeń. I raczej seks jest ostatnią rzeczą, o jakiej myślą. I to jest okej. Może wtedy po prostu jest czas na ewentualne pieszczoty, takie dotykowe po całym ciele. Jest fajny moment na ewentualny masaż piersi, na orgazmy sutkowe. Może, jeżeli to jest też Twoja bajka, to spróbuj pieszczot analnych. Jeżeli inwestujesz na przykład w to, żeby używać kubeczków lub tamponów, no to nic nie stoi na przeszkodzie. O ile i jak podkreślam, jest to z Tobą zgodne. Następną fazą cyklu, tą drugą, jest faza folikularna. Wtedy nasze jajniki zaczynają tworzyć pęcherzyki, z których później uwolni się komórka jajowa w czasie owulacji. Ta, która miałaby być zapłodniona, jeżeli doszłoby do zapłodnienia w czasie owulacji. I ten moment wiąże się z tym, że w naszym ciele zaczyna wzrastać testosteron, zaczyna wzrastać estrogen. A to znaczy jednocześnie, że nasze libido naturalnie może się odrobinę podkręcić. W tej fazie cyklu też wytwarzamy trochę więcej śluzu, więc robi się trochę wilgotniej. To jest też bardzo interesujący moment, bo wtedy możemy mieć ochotę na większe eksperymenty, na to, żeby bawić się dłużej, na to, żeby zmieniać pozycję, żeby próbować czegoś, czego nie próbowałyśmy. Świetny też moment na to, żeby zobowiązać się do czegoś dla siebie w relacji, również w erotyzmie. Może była taka fantazja, którą odkładałaś gdzieś na ostatnią półkę. Może było takie coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale wstydziłaś się powiedzieć. Może to jest właśnie ten moment, żeby spróbować. Twoje ciało Cię wspiera. Jest wtedy naprawdę naenergizowane. Dlatego ten moment jest świetny do takiego próbowania, do eksperymentowania. I orgazmy wówczas, zauważam, są bardzo takie soczyste.
One są niezwykle mokre, one są takie, jakby to ująć nawet, ciężko to wyjaśnić słowami, wiecie, bo rzeczowniki są niezwykle ograniczające dla samego doświadczenia, które jest cielesne, emocjonalne, energetyczne, tak niezwykłe. Mogłabym tylko powiedzieć, spróbujcie i będziecie wiedziały i wiedzieli. Niemniej jest coś bardzo wybuchowego w tych orgazmach i znowu może być ich bardzo, bardzo dużo. Mam wrażenie też, że dochodzi się do nich trochę łatwiej niż w innych fazach cyklu. To jest też fajny moment na orgazmy szyjkowe. Przynajmniej w moim wypadku, w przypadku niektórych kobiet, z którymi pracuję, one też mówią, że to jest niezwykły moment właśnie na to, żeby rozpieścić się poprzez orgazmy łechtaczkowe, a potem pozwolić sobie na te głębsze, pochwowe. Super sprawa, polecam, próbujcie. Następną fazą jest owulacja. I tu mama natura dała nam takie fajne zestawy narzędzi, że wtedy nasze hormony są w swoich najwyższych stężeniach, jeśli chodzi o estrogen i progesteron. Progesteron jeszcze nie zaczyna wjeżdżać tak bardzo, on wjedzie później, ale estrogeny naprawdę wtedy są bardzo wysoko. To jest właśnie po to, żeby na ewentualność zapłodnienia, no, umożliwić komórce jajowej, już zapłodnionej, przemieścić się i zagnieździć za chwilę. Niemniej to jest taki moment, w którym ciało kobiety po prostu chce uprawiać seks, bo no oczywiście może być z tego dziecko, a jednym z podstawowych funkcji naszego życia jest to, żeby nasz gatunek przetrwał. I teraz ja wiem, niektórzy z Was mogą sobie bardzo cynicznie pomyśleć, tak, wszystko jest związane tylko z tym rozmnażaniem i w ogóle. Ja pierdzielę, serio, dlaczego nie korzystać z potencjału, który jest częścią naszej natury, bo jeżeli to jest moment, w którym może dojść do zapłodnienia i przekazania kolejnego życia dalej, to wierzcie mi, tak jak z energii seksualnej każdy z nas pochodzi przynajmniej z jednego orgazmu, tak tym samym na ten moment to jest chwila, kiedy wszystko jest totalnie podkręcone o 100% bardziej. Mamy niesamowitą funkcję kreacyjną wtedy i kreatywną. Dla mnie, kiedy mam owulację, tak jak wspomniałam na początku, super moment na to, żeby wyznaczać sobie jakieś naprawdę duże cele, bo ja wiem, że wtedy, jeżeli wykorzystam tę energię dla siebie, jeżeli popłynę na tej fali intencjonalnie, to się spełni. Ja w ten sposób otworzyłam swój biznes, w ten sposób manifestuję to, na czym mi zależy, w ten sposób dbam o moje relacje, w ten sposób przyciągam ludzi, którzy później chcą ze mną współpracować i to są osoby, z którymi podzielamy ten sam system wartości. I to jest niezwykłe, ja dosłownie nie muszę nic robić i dosłownie przyjmuję taką pozycję, jaką przyjmuje wówczas komórka jajowa. Jestem i magnetyzuję samym swoim jestestwem. I to jest esencja kobiecej energii. I wówczas, wierz mi moja droga, emanujesz kobiecością, emanujesz czymś takim, co przyciąga. Twój metabolizm wówczas jest trochę wolniejszy, więc możliwe, że twoja skóra się poprawia. Możliwe też, że twoje wcięcie w talii jest trochę głębsze. Możliwe, że twoje spojrzenie jest bardziej wydłużone, jest trochę ostrzejsze, masz rumieńce na policzkach i troszeczkę bardziej podkreślone, różane usta. Mama natura wie, co robi, kiedy tak podkreśla twoją urodę. I czemu z tego nie korzystać? I wierz mi, wówczas w seksie, co jest mega fajne, czujesz się najpewniej. Jeżeli cokolwiek mama natura nam dała, to właśnie to, że w czasie owulacji chętniej uprawiamy seks. U wielu kobiet tak jest. Ja nie mówię, że u wszystkich. To, co mówię, to nie musi być ogólna historia i schemat, który pasuje do każdej. Nie, nie o to chodzi, bo każda z Was ma swój wpływ, swoją energię, sposób, w jaki dba lub nie dba o swoją energię i swoje ciało w czasie wpływów każdej z faz cyklu. I to się odbija na każdej z faz cyklu, więc Wasze doświadczenia mogą być inne. Niemniej, jeżeli wsłuchasz się w swoje ciało i nauczysz się jego wpływu, to wierz mi, ono się odwdzięczy. Kolejną fazą jest lutealna, którą można podzielić na takie dwie. Taka postowulacyjna i premiesiączkowa. I ta postowulacyjna jeszcze jakby płynie na tej takiej energii owulacyjnej, gdzie jest jeszcze naprawdę duże stężenie estrogenów i już wjeżdża progesteron. I mamy wtedy jeszcze bardzo dużo energii i zaczyna się taki proces takiego jakby zagnieżdżania, takiego osadzania w energii, którą sobie założyłyśmy wcześniej w cyklu, energii, którą sobie założyłyśmy i nadbudowałyśmy w czasie owulacji, na wypadek, gdyby nowe życie przyszło na świat. I to jest super moment, bo no, nie ma lepszej fazy. Cała faza lutealna jest niesamowitym momentem na
refleksję, na taką introspekcję wewnętrzną. I jeśli chodzi o seks, na rozsmakowanie się w szczegółach. Więc to jest fenomenalny moment na to, żeby wdrożyć takie rozmowy, na czułe pieszczoty, na robienie tego, co jest po prostu przyjemne, co jest zbliżające, co nie wymaga może jakichś niesamowitych konfiguracji, co nie jest może jakieś dzikie, ale może trwać wiele godzin. I uwaga, coś, co odkrywam, a jest bardzo fajnym aspektem, w fazie lutealnej niesamowicie łatwo o orgazmy z punktu G, ze strefy G w zasadzie. I dobra, okej, okay, są ludzie, którzy mówią, że punkt G to jest na końcu wyrazu shopping. Ha, ha, ha. Jakkolwiek to rozumieć jakimkolwiek rzeczownikiem, to ujmiesz to, pamiętaj, no ja nazywam to strefą G, możesz nazywać to punktem G, możesz nie nazywać tego wcale, a wiedzieć po prostu, że masz tam bardzo fajne rzeczy w środku. Lub po prostu rozumieć to jako, no, łychtaczkę i jej wszystkie rozbudowane elementy, które są we wnętrzu twojej waginy. Więc no... Czy to jest sens kłócić się o rzeczowniki w tym momencie? Poza tym ci, którzy korzystają z tego cudu, to wcale nie muszą o tym gadać, po prostu co robią. Coś, co jest bardzo ciekawe, to wówczas chyba najłatwiej jest nauczyć się ejakulować ze strefy G. Kobiece ejakulacje w czasie fazy lutealnej są jakby ułatwione. I bierze się to z tego, że tak w energii gromadzimy masę nadbudowanej energii. I stop, tu robię mały przerywnik. Nie chodziło mi o w energii. Przejęzyczyłam się i teraz robię tę krótką dogrywkę. Chodziło mi o w czasie cyklu. W czasie cyklu nadbudowujemy energię. A teraz wracamy do reszty wideo i dziękuję Wam za uwagę. Energii, która może właśnie ujść wraz z ejakulacją. Jako symbol rozluźnienia, jako symbol wydania czegoś. Faza lutealna jest związana z tym, że wówczas króluje progesteron. Nic nie umknie Twojej uwadze. Twoja intuicyjność jest wówczas coraz wyższa i łatwiej jest Ci namierzyć w seksie, co Ci pasuje, a co Ci nie pasuje. Łatwiej wyczulasz się na to, co jest dla Ciebie drażniące na przykład i łatwiej też wyczulasz się na to, co jest dla Ciebie czułe, bliskie, przyjemne, intymne. Więc posłuchaj swojego ciała, ono Cię nie zawiedzie pod tym względem, ono Ci mówi prawdę i chciałabym, żebyś naprawdę uhonorowała to, że ono nie ma Twoich ust, ale ono ma swoją poetykę i ono Ci powie, co lubi, a czego nie lubi. No i ostatnich kilka dni przed miesiączką jest taki moment takiego już lekkiego schodzenia z energii. I wówczas im dalej w cyklu, tym mniej jakby mamy tej energii takiej na jakieś, nie wiem, nie wiadomo jakie eksperymenty albo na to, żeby, nie wiem, chodzić na siłownię czy cokolwiek takiego. Czułość w seksie wtedy jest naprawdę kluczowa. I seks wówczas nie musi oznaczać wcale penetracji, nie musi oznaczać tego, że jedna osoba musi koniecznie ejakulować, żeby to było uznane za seks. To jest pokłosie pornografii, tego nie chcecie. Zastanówcie się lepiej, czym seks jest dla Was, okej? Okay? To jest bardzo ważne, żeby o tym dyskutować i we dwoje przechodzić o to, czy ile Was tam jest w tej relacji, bo to jest też zależne od Was po prostu. Ale pamiętajcie, że seks to właśnie nie tylko czyjaś erekcja, penetracja kogoś i w końcu ejakulacja jednej ze stron. To jest bardzo zubażające. Seks jest czymś znacznie więcej, jest czymś znacznie bogatszym i w fazie lutealnej możesz dotknąć i dosłownie rozsmakować się w tym, jak bardzo szerokie jest to spektrum erotyzmu. Twojego erotyzmu. Mam nadzieję, że to wideo daje Wam trochę więcej do przemyśleń, do eksperymentowania. I jeżeli chcecie, no to zapraszam po więcej, a jeżeli już mnie oglądacie, to w ogóle dziękuję, że wracacie na ten kanał. Wielce to dla mnie wyróżniające. Chcę, żebyście to wiedzieli. Jeszcze zanim skończę i podsumuję wszystko, to chciałabym, żebyście zobaczyli, jakie mam piękne naszyjniki na sobie. Pierwszym, zbliżę się odrobinę do kamery, jest taka piękna lunula, która, uwaga, w środku ma taką joni. Ona powstała na moje specjalne zamówienie, jest zrobiona ze srebra, jest otoczona kamieniami, które wybrała wspaniała artystka. Załączam link do Instagrama Magdy Ludmiły, która wykonuje takie wspaniałe rzeczy w swojej codzienności. I mam też taki cudowny łańcuszek ze złotym księżycem, takim półksiężycem, w którym zatopione są płatki róż i takie elementy złotka. Tę biżuterię wykonała dla mnie moja cudowna przyjaciółka Simi. Simi, bardzo Cię pozdrawiam. I Magda, która zrobiłaś dla mnie tę lunulę, ona ze mną jeździ na wszystkie warsztaty, również Cię pozdrawiam.
I Simi i Magda załączam pod opis filmu, jeżeli chcecie je wesprzeć, bądź po prostu podoba Wam się moja biżuteria i chciałybyście coś podobnego, no to wbijajcie właśnie tam. Wspieram te dziewczyny, bo robią niesamowitą pracę i jeżeli mogę wypromować kogoś i po prostu szepnąć coś fajnego o tych ludziach, jak najbardziej. A ja tymczasem podsumowując to wszystko. Chciałabym, żebyś zwracała uwagę na swoje fazy cyklu, spojrzała na nie przyjaźniej, nauczyła się ich wpływu. Jeśli jesteś zaciekawiona, załączam pod opisem filmu dwie książki, które bardzo polecam i uważam, że powinny być na półce każdej kobiety. I tak naprawdę czerpanie wiedzy choćby z tych dwóch książek już Cię naprowadzi. A tymczasem życzę Wam wszystkim soczystości, przyjemności, mniamuśności i rozkoszy. Do usłyszenia, do zobaczenia.